Bardzo ładnie. Co Pani Maju Panią dzisiaj do mnie sprowadza? I najbardziej, co przeszkadza mi, to zmarszczki mimiczne twarzy. Mm-hmm. No i no niestety już z wiekiem ten owal twarzy też opada, więc coś, co by mi Pani poleciła, czyli dziś musimy podejść tak kompleksowo. Poradziła, co mogłoby być takie naprawdę skuteczne. Mm-hmm. Bo jednak te zabiegi kosmetyczne, które do tej pory wykonuję u kosmetyczki, no są mniej inwazyjne, a no nie dają takich spektakularnych mm-hmm. efektów, jakie bym oczekiwała. Proszę sobie. Myślę, że Pani doktor zaradzi coś. Postaram się dzisiaj Pani pomóc. Zaznaczmy teraz na skórze miejsca, w które podam Pani toksynę botulinową. Zaczniemy sobie od mięśnia podłużnego. To podanie pozwoli nam zlikwidować te zmarszczki poziome, które mamy między nosem a czołem. Co do lwiej zmarszczki, podamy sobie tutaj dwie iniekcje w każdy mięsień marszczący brwi. Teraz czółko do góry proszę podnieść. Widzimy zmarszczki poziome i mięsień czołowy, którego dyskretnie tylko i wyłącznie rozluźnimy. Co ważne, u Pani musimy troszeczkę te brwi unieść do góry, tak aby zaakcentować ich łuk. Otworzyć troszeczkę. Dokładnie, też to aby oko. Otworzyć to oko. Także ważne jest to, aby mięsień czołowy w tej bocznej części zachował częściowo swoją pracę i mógł te brwi ładnie unosić, ładnie nam tutaj eksponować łuk brwiowy u Pani. Co do kurzych łapek, jakby Pani się jeszcze raz mogła uśmiechnąć? No tutaj widzimy dość dużą siateczkę. Będziemy musiały wykonać przynajmniej takie trzy iniekcje w obręb kurzych łapek. Podamy sobie tutaj trzy wkłucia oraz dwa wkłucia, aby lekko wysubtelnić zmarszczki powieki dolnej. Co do kości policzkowej, o której wspominałyśmy, myślę, że wypełniacz kwasu hialuronowego podam mniej więcej w tej okolicy, aby wydobyć z niej tą objętość, a dzięki temu unieść także, dobrze, oczywiście zliftingować i unieść tutaj owal twarzy. I te zmarszczki tak zwane palacza, pionowe wokół ust, tutaj także rozluźnimy botoksem mięśnia okrężnego ust i zrewitalizujemy tą okolicę preparatem do tego przeznaczonym. Pani Maju, dzisiaj będziemy używać toksyny botulinowej Botox firmy Allergan. Data ważności maj 2017, preparat jest zimny. I przygotowałam tutaj Pani w dwóch ampułkostrzykawkach, ponieważ do jednej nie zmieściłaby nam się taka ilość. 27 jednostek na czoło i 26 jednostek na oczy, czyli łącznie 53 jednostki. Czyli to będzie to wystarczająco. Będzie to, myślę, w sam raz. Tak, żeby nie tworzyło też efektu maski. Dokładnie. Super. Będzie to bardzo skutecznie, ale jednocześnie naturalnie i wdzięcznie. To świetnie. No to w takim razie zaczynamy. I zaczniemy od iniekcji w mięsień podłużny. Podamy sobie do niego cztery jednostki. Bardzo płytko, jest to płytki, powierzchowny mięsień, dlatego tutaj iniekcja nie musi być głęboka. I po cztery jednostki w każdy kolejny punkt mięśnia marszczącego brwi. Teraz podamy sobie preparat w okolice kurzych łapek. Postaram się nie zmyć Pani kremu znieczulającego, żeby dobrze znieczulimy nam się policzki. Przetrzemy sobie tylko okolice wacikiem z alkoholem, żeby ją dezynfekować. Jeszcze raz uśmiech. Dobrze. I luźno już teraz. Bolało? Nie. Proponuję szwajcarski preaparat Teozial Ultimate. Myślę, że będzie on dobrym wyborem dla kości policzkowych. Jego czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Bardzo ładnie, naturalnie wyeksponuje nam wyniosłości okolicy jarzmowej i przede wszystkim będzie Pani długo zadowolona z tego efektu. Data ważności marzec 2015. I tu mamy ampułeczkę produktu.
podamy go w kość policzkową, zobaczymy, jak ta objętość nam będzie narastać, będzie Pani obserwować ją w lustrze, także w pełni będziemy to konsultować w międzyczasie i powie mi Pani, kiedy ta objętość policzka będzie spełniać Pani oczekiwania. I zbliżamy się powoli do połowy produktu. Zobaczymy, jak to wygląda po podaniu pół mililitra. Czy podajemy jeszcze? Czy chciała Pani jeszcze go wysklepić? Czy to zostajemy, znaczy, na tej objętości? Ja bym się tutaj zdecydowała na sugestie Pani doktor. Jak Pani doktor widzi? Czy trzeba by jeszcze... Myślę, że możemy rozdzielić mniej więcej po 1 ml na stronę. Myślę, że będzie to w dobrym guście. Nie będzie to absolutnie efekt przejaskrawiony. Dobrze. Czyli taką standardową 2-mililitrową wówczas wolumetrię. Preparat jest już dobrze wymasowany, nie ma żadnych zgrubień, jest ładnie symetrycznie rozłożony w kości policzkowe, także nie ma takiej potrzeby, żeby go sobie żeby Pani go masowała. Jeszcze masować. Aczkolwiek jeśli go Pani dotknie, jeśli Pani będzie chciała rozmasować, też się nic nie stanie, gdyby coś Panią niepokoiło. Nie ma takich przeciwwskazań. On się już nie przemieści, będzie zawsze w tym miejscu. Proszę teraz dużo pić, 2-3 litry wody dziennie, żeby on chłonął wodę. Delikatnie spać przez najbliższe noce, aby nie ugnieść tego policzka, nie docisnąć go gdzieś do poduszki przy spaniu na brzuchu. Czyli bardziej na plecach. Bardziej na plecach, dokładnie. Tak delikatnie i tylko i wyłącznie przez najbliższe dni, póki preparat jest jeszcze plastyczny. Teraz sobie zrewitalizujemy okolice ust. Nieco naprężymy sam kontur ust, bez, tak jak Pani prosiła, powiększenia ust. Nie chce Pani tutaj, żeby te usta były pełniejsze. One są wyjściowo pełne, więc myślę, że faktycznie można je zostawić takie, jakie są naturalnie, ale naprężymy nieco kontur, aby nie były tak widoczne zmarszczki promieniste i podamy troszkę preparatu w całą okolicę ust, tak, ażeby odświeżyć. A czy te kąciki będą również uniesione? Również możemy troszeczkę unieść kąciki ust, jak najbardziej. Teraz okolica nad ustami, odrobinki, smuszki właściwie preparatu, tak aby delikatnie tą okolicę rozluźnić. Jesteśmy już po. Może sobie Pani w domu usta masować delikatnie, tą okolicę nad ustami. Sama górna warga troszeczkę nam się odświeży, napnie się ten kontur, podniosą się nieco kąciki ust. Także myślę, że będzie to ładnie wyglądać. Jest jeden mały śniaczek po lewej stronie. On się w ciągu kilku dni wchłonie, jak każdy inny siniak na ciele. No, właściwie super. Była Pani bardzo dzielna. To ja bardzo dziękuję. I chciałam się jeszcze zapytać, jakiś kosmetyk, ewentualnie ochronny krem na może twarz, Pani kiedy teraz w mogłabym? Ciągu najbliższych dni, kiedy te usta mogą być lekko obrzęknięte, stosować jakąś maść natłuszczającą, aby nie dopuścić do pękania tych ust, tak aby łagodzić też wszelkiego rodzaju podrażnienia.